Rok 1930. Niemcy są pogrążone w otchłani kryzysu gospodarczego. Zamyka się fabryki. Liczba bezrobotnych sięgnęła 4 milionów. Ludzie głodują. Wybuchają zamieszki. Jeden człowiek przewidział taki bieg wypadków. Były więzień Adolf Hitler może teraz uchodzić za proroka. Podsuwa rodakom rozwiązanie: powierzyć mu władzę. Ale czy naród wie, kogo wybiera? Oto opowieść o tym, jak Adolf Hitler, wykorzystując słabości demokracji, przejął władzę w Niemczech. Naziści. Przejęcie władzy. Naziści przygotowują się do wyborów powszechnych we wrześniu 1930 roku. Niemcy zmagają się z kryzysem gospodarczym. Hitler zrzuca odpowiedzialność za sytuację na karb demokratycznych władz Republiki Weimarskiej. Przestrzegał przed amerykańskimi pożyczkami jeszcze zanim nastąpił krach na Wall Street. Kiedy Amerykanie wycofali kapitał, Niemcy znalazły się w tragicznej sytuacji. A rząd ma do zaproponowania tylko oszczędności. Polityka rządu była prosta. Cięcia, cięcia i jeszcze raz cięcia. Pogłębiały one tylko zapaść gospodarki i przyczyniały się do wzrostu bezrobocia. Wydaje się, że Niemcy nigdy nie zdołają przerwać cyklu kryzysów niosących nędzę i bezrobocie. Katastrofa jest dla Hitlera wielką szansą. Miał powody do zadowolenia. Mógł uchodzić za mędrca. Jego przewidywania spełniły się co do joty. Nic tak nie zjednuje ludzi jak spełnione proroctwo. Hitler i Goebbels snują plan wykorzystania procedur demokratycznych w celu przejęcia władzy. Goebbels zwrócił się bezpośrednio do tych, którzy ucierpieli w wyniku kryzysu. Głosił proste, chwytliwe hasła: chleba, pracy, wolności. Ukazywał wizję szlachetniejszego ładu społecznego. Był taki plakat ukazujący ofiary kryzysu i hasło "Ostatnia nadzieja Niemiec. Hitler". Za radą Goebbelsa Hitler podróżuje po kraju z przemówieniami. Czyni użytek ze świeżo wyszlifowanych umiejętności krasomówczych. Przekonuje, że przywróci krajowi siłę. Sytuacja materialna przeciętnego Niemca znacznie się pogorszyła. Przyszłość malowała się w ciemnych barwach. Jak wykarmić dzieci? Co będzie, jeśli stracę pracę? Rządy weimarskie nie oferowały rozwiązań. Goebbels kreował wizerunek Hitlera jako polityka, różniącego się od pozostałych. W przeciwieństwie do Hitlera, żaden z weimarskich polityków nie miał ani krzty charyzmy. To byli szacowni mieszczanie o umiarkowanych poglądach. Hitler wyglądał zupełnie inaczej, zwłaszcza kiedy przemawiał, albo kiedy pozdrawiał maszerujących szturmowców, stojąc w samochodzie. Stawał się bożyszczem tłumów. Niemcy jeszcze nie znały takiego przywódcy. Ludzi porwał nie tylko wizerunek, ale i radykalny program Hitlera.
Obiecywał on postawić na nogi gospodarkę dzięki odmowie spłaty reparacji narzuconych w traktacie wersalskim po zakończeniu I wojny światowej. Przemawiał również do rolników, którzy zubożeli w wyniku spadku cen na produkty rolne. Przekonywał, że za nędzę wsi odpowiada krach na Wall Street. Przyłączajcie się do partii nazistowskiej, a oferuję wam nowy ład dla wsi. Jednak przede wszystkim obiecywał bezrobotnym pracę. Nie omieszkał także wspomnieć o swojej prawdziwej obsesji – o Żydach. To ich obarczał winą za kryzys. Przekonywał, że to wszystko żydowski spisek. Twierdził, że to odwieczny problem. Źródłem wszelkiego zła mieli być Żydzi. Wielcy bankierzy są Żydami. Żydostwo zawiązało spisek, aby narzucić swoje jarzmo wszystkim cywilizowanym narodom. Wielu dawało mu wiarę. Hitler nawoływał: pozbądźcie się Żydów, a odzyskacie miejsca pracy. Wrześniowe wybory potwierdziły skuteczność tej strategii. Partia zdobyła prawie 6,5 miliona głosów. W poprzednich wyborach w 1928 roku głosowało na nią tylko 810 tysięcy wyborców. Klub NSDAP w Reichstagu zwiększył się z 12 do 107 posłów. Mieli tylko o 36 mandatów mniej niż rządząca partia socjaldemokratyczna. Byli drugą co do poparcia siłą w Niemczech. Wewnętrzne spory rozdzierały rządzącą koalicję. Hitler spodziewał się więc nowych wyborów. Wraz z Goebbelsem zabiegał o umocnienie pozycji partii. Hitler powiedział: chcę, żeby Niemcy mnie dostrzegły. Do ludzi najpierw trafia propaganda, a później program. Najpotężniejszym orężem propagandy były wiece partyjne. Naziści odbywali swój doroczny zjazd w średniowiecznej Norymberdze, 100 km na północ od Monachium. Był to jeden z bastionów NSDAP. Na początku lat 30. wiece nabrały wielkiego rozmachu. Hitler instynktownie wyczuwał, jakie przesłanie trafi do mas. Ulice ozdabiano kwiatami i nazistowskimi symbolami. SA-mani w brunatnych koszulach formowali szpalery. Zwarte szeregi mężczyzn w schludnych mundurach maszerujących równym krokiem. Wielkie swastyki na biało-czerwonych chorągwiach. Odznaki partyjne, pieśni, muzyka marszowa, wszystko dopracowane z troską o szczegóły. Naziści byli wcieleniem ładu, porządku, jedności, wierności i dyscypliny. Dla spotęgowania wrażenia, kulminacyjna część wiecu odbywała się w nocy. Naziści umiejętnie posługiwali się oświetleniem. Odbywali marsze z pochodniami. Nie były to li tylko polityczne wydarzenia. Celebrowano duchowe zjednoczenie narodu. Panował nastrój radosnego oczekiwania. Zbliżał się kulminacyjny moment – wystąpienie Hitlera. Choreografowie tego widowiska po mistrzowsku manipulowali widownią. O ile mi wiadomo, Hitler nigdy nie zaczął przemówienia o wyznaczonym czasie. Spóźniał się 20 minut, 40, czasem nawet półtorej godziny. Potęgował nastrój oczekiwania. Kiedy się zjawi, już idzie. A potem rozchodził się szept. Tak, już do nas przybył. Hitler wychodził spoza trybuny. Spływało na niego światło reflektorów. Zaczynał przemowę witany nazistowskimi pozdrowieniami przy akompaniamencie werbli i fanfar. Hitler
Na początku mówił szeptem, żeby słuchacze nadstawili ucha. Panował nad tłumem. Zapadała cisza, jak makiem zasiał. W takiej sytuacji słuchacz instynktownie chce pogłośnić. Nieświadomie obawia się, że mówca zapomniał tekstu. Orator zaskarbia sobie sympatię. Potem jego głos narastał. Mowa nabierała tempa. Zaczynał gestykulować. Wyciągnięte ramię, wyrzut dłoni do tyłu. Dawał upust namiętności. To był teatr. Widowisko o wielkiej mocy oddziaływania. Nikt wcześniej nie robił nic podobnego. Ostrożni zwolennicy dawali się porwać. Hitler kończył przemowę wyczerpany i zlany potem, jakby oddał wszystkie siły wspólnocie. Nawet sceptycy przekonywali się do nazistów. Wszyscy potwierdzali jego uwodzicielską charyzmę. Nie można było mu się oprzeć. Sceptycy stawali się jego gorliwymi zwolennikami. Zauroczone tłumy nie znały prawdziwego oblicza Hitlera. Za kulisami narastał skandal obyczajowy, który mógł obrócić w niwecz jego popularność. Hitler kultywował wizerunek osoby oddanej bez reszty sprawie narodowej. Tymczasem w życiu prywatnym właśnie się zakochał. Przedmiotem jego westchnień jest 23-letnia córka jego przyrodniej siostry Angeli, Geli Raubal. W roku 1929 Angela przeprowadziła się do monachijskiego apartamentu Hitlera na Prinzregentsplatz 16. Matka Geli została sprowadzona z Austrii. Miała być gosposią Hitlera. Geli jej towarzyszyła. Hitler zainteresował się młodą osóbką. Bardzo ją polubił. Zabierał ją wszędzie ze sobą. Chodzili po kawiarniach. Geli stała się jego nieodłączną towarzyszką. Hitler wspierał muzyczne ambicje Geli. Opłacał jej lekcje śpiewu. Byli blisko spokrewnieni i dzieliła ich różnica wieku, około 20 lat. Nie przeszkodziło to jednak rozwojowi coraz czulszej przyjaźni, przeradzającej się w romans. Widywano ich na przejażdżkach i w restauracjach. Nawet po latach charakter tego związku budzi wątpliwości. Wydaje się, że nie była to relacja seksualna. Jemu chodziło o posiadanie drugiej osoby, ale bez seksu. To zadziwiające, że mężczyzna opętany żądzą władzy potrafił wykazać się taką powściągliwością. Może był po prostu aseksualny. W roku 1931 ich związek zaczął się rozpadać. Geli miała żywy temperament i zalotne usposobienie. Hitler szalał z zazdrości. To była dziewczyna z krwi i kości. Chciała się bawić, chodziła na potańcówki, malowała się. To stało w jawnej sprzeczności z hitlerowskim ideałem skromnej kobiety. Zaczął się interesować jej kontaktami. Zauważył na przykład, że zbliżyła się do jego szofera, Emila Morisa. Na wieść o tym romansie wpadł we wściekłość, co, jak wiemy, wychodziło mu bardzo naturalnie. Emil Morris musiał znosić groźby. Podobno Hitler chciał go zastrzelić. To był punkt zwrotny w jego stosunkach z Geli. Kazał nieustannie śledzić dziewczynę. Geli mogła wychodzić tylko w towarzystwie przyzwoitki. Nie wolno jej było późno wracać. Hitler robił się coraz bardziej zaborczy, a nieszczęsna dziewczyna znosiła to coraz gorzej. We wrześniu 1931 roku nastąpiło tragiczne przesilenie.
Geli była już całkiem ubezwłasnowolniona. Więził ją mężczyzna o cechach potwora. Hitler nie pozwalał jej wychodzić samotnie. Podobno jednak udało jej się nawiązać kontakt z jakimś młodzieńcem z Wiednia. Jakby tego było mało, ów młodzieniec był, jak się zdaje, Żydem, co w oczach Hitlera stanowiło największą zbrodnię. Geli poważyła się na niesłychanie ryzykowny krok. Sytuacja osiągnęła punkt krytyczny. 18 września Hitler szykował się do wyjazdu na wiec partyjny w Norymberdze. Geli wpadła w histerię. Oświadczyła, że chce się uczyć śpiewu w Wiedniu. Sąsiedzi usłyszeli gwałtowną kłótnię. Hitler wyszedł z mieszkania. Wsiadając do swego Mercedesa, zawołał: nie pojedziesz do Wiednia. Awantura miała tragiczny epilog. Śmierć 23-letniej śpiewaczki odbiła się szerokim echem. Zaczęły krążyć plotki o jej romansie z wujkiem politykiem. Podobno na jej zwłokach znaleziono ślady pobicia. To niepotwierdzona informacja. Możliwe, że ją zaatakował, również fizycznie. Ale brak na to dowodów. Pasowałoby to do jego zaborczego charakteru. Pojawiły się skandaliczne pogłoski o życiu seksualnym Hitlera. Podobno Geli zwierzyła się Emilowi Morrisowi, że pozowała do pornograficznych obrazów. Hitler miał ją zmuszać, żeby stała nad nim, nago, a nawet wypróżniała się na niego. Był rzekomo koprofilem. Przeciwnicy polityczni podchwycili te plotki. W rozdmuchiwaniu sprawy celowała zwłaszcza prasa socjaldemokratyczna. Podkreślam jednak z naciskiem, że niczego z tych rzeczy nie udowodniono. Co gorsza, pojawiły się sugestie, że Hitler zlecił zabójstwo lub nawet sam zamordował Geli. Skandal związany ze śmiercią dziewczyny mógł zrujnować karierę polityczną nazistowskiego lidera. Partyjna machina propagandowa zadziałała jednak błyskawicznie. Otoczenie Hitlera ukuło oficjalną wersję. Geli bawiła się bronią. Postrzeliła się przez przypadek. Hitler był załamany. Przyjaciele obawiali się, że wycofa się z polityki lub nawet targnie się na swe życie. Zwierzał się, że Geli była miłością jego życia. Zamawiał jej portrety. Jej sypialnia miała pozostać w nienaruszonym stanie. Hitler zmienił pokój Geli w sanktuarium. Spędzał tam długie godziny, kontemplując w samotności jej podobiznę. Siostrzenica była podobno jego jedyną miłością. Właściwie mogłaby być jego córką. Dwa dni po pogrzebie Hitler poszedł na grób Geli. Ku wielkiej uldze otoczenia zdołał otrząsnąć się z bólu. Propaganda nazistów okazała się skuteczna. Skandal nie zaszkodził popularności Hitlera. Aby uniknąć podobnych problemów, obiecał, że już nigdy nie zwiąże się z kobietą. Śmierć Geli uświadomiła mu, że powinien przybrać pozę Mesjasza. Nie wolno mu było pokazywać się publicznie z kobietami.
Uznał, że związek z jedną kobietą osłabiłby jego oddziaływanie na całą płeć piękną. Następną dziewczynę Hitlera poznają tylko członkowie najwęższego kręgu wtajemniczonych. Ewa Braun pozostała w cieniu. Nie widać jej na zdjęciach z Hitlerem. Oficjalnie wódz był poślubiony ojczyźnie. Hitler szykował się do następnego etapu walki o władzę. Zamierzał ubiegać się o najwyższą godność w państwie, stanąć do wyborów prezydenckich. Jego głównymi rywalami byli komunista Ernst Tillmann oraz urzędujący prezydent, wielki mąż stanu i bohater wojenny, feldmarszałek Paul von Hindenburg. Z każdym sukcesem nazistów Hitler nabierał pewności siebie. Jeszcze niedawno uchodził za cudzoziemca, był przecież z pochodzenia Austriakiem. A oto teraz rzucił wyzwanie pomnikowej postaci, wielkiemu przywódcy, który wywierał ogromny wpływ na życie Niemiec. Po krótkim wahaniu Hitler postanowił zmierzyć się w pojedynku wyborczym z niezwykle szanowanym Hindenburgiem. Partia nazistowska rozpoczęła nowatorską kampanię propagandową, która miała dotrzeć do każdego Niemca. Goebbels wymyślił nowy chwyt – Hitler nad Niemcami. Przywódca miał podróżować z miasta do miasta samolotem. Na lotniskach witały go falangi bojówkarzy, a on dosłownie spływał spośród obłoków niczym anioł zemsty. Hitler rzucił się do pracy z demoniczną energią. Wygłaszał po 20 przemówień tygodniowo. Spalał się. Po przemówieniu padał wyczerpany i spał aż do następnego wiecu. To był ogromny wysiłek fizyczny. Jeśli kiedykolwiek poświęcał się dla ludu, to właśnie wtedy. Owoce zebrał w dniu wyborów. Hindenburg zdobył ponad 50% głosów. Kandydat komunistów 10%, a Hitler 37%. Prawie dorównał niezwykle popularnemu marszałkowi. Przegrane wybory prezydenckie z 1932 roku były w istocie triumfem Hitlera, który stał się najpopularniejszym cywilnym politykiem w Niemczech. Głosowało na niego 13 400 tysięcy ludzi, o 7 milionów więcej niż przed 2 laty. Poparcie udzieliły mu rzesze Niemców. Hitler miał w zanadrzu jeszcze jedną taktykę propagandową. Opublikował serię pocztówek i albumów przygotowanych we współpracy z fotografem Heinrichem Hoffmannem. Ukazują one Hitlera jako zwykłego człowieka. Zdjęcia Hoffmana nie pokazywały Hitlera na trybunie otoczonego kohortą zwolenników. To były fotografie nieformalne. Hitler w stroju bawarskim wśród drzew. Na pikniku. Hitler bawi się z psem. Hitler w prochowcu, w zwykłej koszuli i w pomiętym kapeluszu. Hitler ukazał się jako polityk, który w wolnych chwilach oddaje się zadumie i refleksji. Prawdziwy przyjaciel ludu. Yeah.
wyborach prezydenckich Hitler starał się umacniać swoją pozycję. Koalicja rządząca była bardzo chwiejna. Niemcy miały przed sobą serię wyborów. Cały rok 1932 upłynął pod znakiem niekończących się kampanii wyborczych. Ciągle odbywały się jakieś wybory, na szczeblu lokalnym lub ogólnokrajowym. Stawało się jasne, że żadna partia nie zdoła wywalczyć stabilnej większości w parlamencie. Demokracja osiadła na mieliźnie. W lipcowych i listopadowych wyborach 1932 roku poparcie dla nazistów podwoiło się w stosunku do roku 1930. Nie mieli wystarczającej liczby mandatów, aby samodzielnie sprawować władzę. Mogli jednak stosować obstrukcję. Hitler naciskał na schorowanego prezydenta Hindenburga, aby ten powierzył mu pieczęć kanclerską. Hindenburg stanowczo odmawiał. Zaoferował mu za to urząd wicekanclerza. Hitlera to nie zadowalało. Chciał rządzić samodzielnie. Zwrócił się więc o pomoc do najbardziej wpływowych kręgów. Zaprosił przedstawicieli wielkiego przemysłu. Obiecał im świetlaną przyszłość. Zapewnił, że jego partia nie zagraża własności, więc kapitaliści powinni połączyć z nią siły. Snuł wizję mariażu wielkiego przemysłu z charyzmatycznym przywództwem politycznym. Spotkał się też z dowódcami wojskowymi. Przedstawił się jako żołnierz, który doskonale ich rozumie. Armia miała do odegrania wielką rolę. Wojskowi mieli stać się opoką nowych Niemiec. Przekonał oba środowiska. Hitler poszerzał swoją bazę polityczną. Na nazistów miała głosować nie tylko klasa robotnicza. Popierały go białe kołnierzyki. Nauczyciele, inżynierowie i prawnicy. Wszyscy, którzy bali się, że ewentualny rząd komunistyczny mógłby ich opodatkować, żeby pomóc biednym. Oparł się teraz na tak zwanym Mittelstand, czyli na stanie średnim, na szacownych mieszczanach. Na tak zwanych starych Niemcach. Nie chodzi przy tym o wiek, lecz o przywiązanie do konserwatywnych wartości i do kultury narodowej. Hitler zaskarbił sobie również poparcie byłego kanclerza Franza von Papena, który musiał ustąpić z urzędu po wotum nieufności w listopadzie 1932 roku. Konserwatysta von Papen poparł Hitlera i zorganizował w tajemnicy spotkanie nazistów z synem prezydenta, majorem Oskarem von Hindenburgiem. To było przełomowe spotkanie. Oskar obawiał się, że po przejęciu władzy Hitler wprowadzi dyktaturę. Jednak nazistowskiemu przywódcy udało się go oczarować. W zamian za obietnicę awansu i nadanie majątku ziemskiego młody von Hindenburg obiecał przekonać ojca, żeby powierzył urząd kanclerski Hitlerowi. Von Papen zapewnił obu Hindenburgów, że zdoła kontrolować posunięcia Hitlera. To oświadczenie przeważyło szale. Po tygodniu sędziwy prezydent ustąpił. Powierzył Hitlerowi godność kanclerską. Ale naziści ciągle nie mogli utworzyć rządu większościowego. Hitler dążył do następnych wyborów. Zamierzał pozyskać część elektoratu lewicowego, aby rozprawić się z
komunistami. W sukurs miały mu przyjść nadzwyczajne wydarzenia. Sześć dni przed wyborami powszechnymi wybuchł pożar Reichstagu. Zatrzymano podpalacza. Był nim młody Holender Marinus van der Lubbe, znany ze swych komunistycznych sympatii. Przypadek w stylu Lee Harvey'a Oswalda. Samotny szaleniec, co do którego wcale nie ma pewności, czy działał w pojedynkę. Wiemy na pewno, że naziści sabotowali akcję gaśniczą, bo pożar wpisywał się w ich plan rozprawy z komunistami. Prezydent Hindenburg ogłosił stan wyjątkowy na terenie całego państwa. Hitler wykorzysta tę szansę. Prezydent pozwolił mu uderzyć w komunistów. Jako kanclerz Hitler wysłał policję państwową na pomoc bojówkom SA i SS. Spuścił z łańcucha brunatne koszule i SS-manów. Opinia publiczna przezornie uwierzyła w spisek komunistów. Wszak to oni podpalili symbol niemieckiej demokracji. SA i SS dostało wolną rękę. Prawicowi bojówkarze porywali komunistów i wlekli ich do katowni. Bili ich i torturowali. Rozpętał się terror. Około 4000 działaczy komunistycznych zostało pobitych i uwięzionych. Wielu zamordowano. To był ciężki cios dla partii komunistycznej. Nawet teraz Hitler nie cieszył się pełnią władzy. Marcowe wybory 1933 roku dały nazistom 44% miejsc w parlamencie, ale nie była to bezwzględna większość. Hitler musiał więc nagiąć demokratyczne procedury. Wymyślił dekret specjalny, umożliwiający czasowe zawieszenie konstytucji. Na mocy dekretu miał się cieszyć pełnią władzy przez 4 lata. Hitler potrzebuje bezwzględnej większości w parlamencie, żeby uchwalić dekret, który umożliwi mu wydawanie rozporządzeń już bez zgody posłów. Naziści potrzebowali 2/3 głosów. Hitler pozyskał poparcie katolickiej partii Centrum. Zapewniał o woli współpracy, gwarantował swobody kościelne oraz wpływ duchowieństwa na edukację i kulturę. Hitler przedstawił projekt dekretu specjalnego na forum Reichstagu. Przy okazji obiecał zlikwidować bezrobocie oraz utrzymać pokój z Francją, Wielką Brytanią i z Rosją. Ciężko chory prezydent Hindenburg zaakceptował dekret. Wymagana była tylko zgoda parlamentu. Hitler zbierał żniwo swych zabiegów. Dekret specjalny został uchwalony stosunkiem głosów 441 do 94. Zakrawa na ironię, że na drodze demokratycznej Hitler zdobył władzę, która pozwoliła mu rządzić niezależnie od parlamentu.
Hitler został de facto dyktatorem. Od dawna żaden mąż stanu nie cieszył się w Niemczech tak szeroką władzą. Zdobył to, do czego dążył od dawna. Aby utrzymać władzę, musiał zmierzyć się z przeciwnikami, nawet we własnej partii. Najgroźniejszym rywalem w szeregach nazistów był Ernst Röhm. Röhm był jednym z pierwszych członków partii nazistowskiej. Uchodził za przyjaciela Hitlera. Zorganizował partyjne bojówki SA i sprawnie nimi dowodził. Walnie przyczynił się do zwycięstwa ruchu. Przywódca brunatnych koszul był potencjalnym rywalem w walce o władzę. SA-mani uważali siebie, nie bez racji, za awangardę ruchu nazistowskiego. W roku 1934 SA liczyła 4,5 miliona członków. Była wielokrotnie liczniejsza od armii niemieckiej. Otoczenie Hitlera coraz bardziej się obawiało, że Röhm może sam sięgnąć po władzę. Röhm napomknął o planach przekształcenia SA w armię ludową. Wzbudziło to ogromne zaniepokojenie generalicji. Krążyły pogłoski, że Röhm czeka tylko na dogodny moment, aby usunąć Hitlera i rządzić krajem w oparciu o swoją organizację. Röhm miał na sumieniu jeszcze inną zbrodnię. Przywódca SA był homoseksualistą, co nie mogło się podobać w konserwatywnych Niemczech. Hermann Göring, piastujący urząd pruskiego ministra spraw zagranicznych, i Heinrich Himmler, dowódca SS, zlecają Reinhardowi Heydrichowi spreparowanie materiałów kompromitujących Röhma. W czerwcu 1934 roku cudem zdobyli dowody na zdradę Röhma. Miał on przyjąć miliony marek od rządu francuskiego za obietnicę obalenia Hitlera. Był to oczywiście wymysł. Zbrojny w sfingowane dowody, Hitler zastawił pułapkę. Wezwał dowódców SA na spotkanie do uzdrowiskowej miejscowości Bad Wiessee na południu Niemiec. We wczesnych godzinach porannych do pensjonatu nad jeziorem przybył sam Hitler z obstawą i z grupą policjantów. O 6:30 rano wpadł do budynku, wymachując bronią. Niemieccy wyborcy, którym wydawało się, że głosują na szacownego polityka, byliby zgorszeni tą sceną. Kanclerz Niemiec zachowywał się jak gangster. Hitler zamierzał osobiście aresztować Röhma, jakoby oburzony zdradą przyjaciela. Nie czekał nawet na swoich goryli z SS. Wpadł do pokoju Röhma, stanął w drzwiach i zawołał: "Wstawaj, Ernst, aresztuję cię za zdradę stanu." Zaspany Röhm nie miał pojęcia, co się dzieje. W pokoju obok spał inny dowódca SA w towarzystwie młodego SA-mana. Ten fakt będzie eksponowany jako dowód na degenerację i zepsucie moralne w szeregach organizacji. W ciągu 24 godzin zatrzymano 200 wysokich rangą dowódców SA. Wielu z nich zastrzelono na miejscu. Inni, w tym
sam Ren trafili do monachijskiego więzienia Stadelheim. Niejako przy okazji Hitler rozprawił się także z przeciwnikami spoza ruchu. Razem z Goebbelsem sporządzili listę zdrajców. Uruchomili czystkę. Goebbels podał przez telefon hasło Göringowi. Rozpoczął się jeden z najbardziej haniebnych epizodów w przedwojennej historii nazistów. Na drugi dzień rano Hitler wydawał w ogrodach Urzędu Kanclerskiego przyjęcie dla członków gabinetu i ich rodzin. To był epilog Nocy Długich Noży. W czasie tego przyjęcia rozgrywały się sceny, żywcem wyjęte z Ojca Chrzestnego. Trwała masakra rywali. Mordowano, rozstrzeliwano, niektórych nawet ścinano. Wśród zabitych znalazł się Gustav von Kahr, członek bawarskiego triumviratu, który nie chciał poprzeć puczu piwiarnianego w 1923 roku. Wyciągnięto go z domu i zawleczono do lasu w pobliżu Dachau na przedmieściach Monachium. Oprawcy zarąbali go siekierami. Były kanclerz Kurt von Schleicher został zastrzelony na progu. Zginęła też jego żona, która rzuciła się, żeby go ratować i znalazła się na linii ognia. Krytyka muzycznego Willego Schmidta zabito przez pomyłkę. Nazywał się tak samo jak pewien dowódca SA. Zdarzyło się kilka takich potknięć. Po południu Hitler wydał rozkaz likwidacji Ernsta Rema. SS-mani zastrzelili go w celi. Na przyjęciu w ogrodzie zjawił się posłaniec. Szepnął, że wszystko poszło zgodnie z planem. Hitler tylko skinął głową. Noc Długich Noży to był dla Hitlera moment spłaty starych długów. Likwidując przeciwników, ukazał gangsterskie oblicze reżimu. Hitler poinformował o Nocy Długich Noży w przemówieniu wygłoszonym na posiedzeniu rządu 13 lipca 1934 roku. Oficjalnie zginęło 77 osób. W rzeczywistości około 400. Hitler publicznie usprawiedliwiał masakrę. W moim ręku spoczął los narodu niemieckiego. Stałem się więc jego najwyższym sędzią. Kazałem rozstrzelać przywódców zdradzieckiego spisku. Słowa i czyny Hitlera nie pozostawiają wątpliwości. Stał się oto jedynym sędzią swojego narodu. Decyduje o życiu i śmierci. Noc Długich Noży stanowiła wyraźny komunikat dla Niemiec i dla świata. Kto sprzeciwi się nazistom, nie zna dnia ani godziny. Skoro potrafił bezlitośnie zgładzić współpracowników, to nie zawaha się postąpić tak samo z wrogami. Dwa tygodnie później umarł 87-letni prezydent Hindenburg. Hitler zniósł urząd prezydencki i ogłosił się najwyższym wodzem. Führerem.
Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Smack Jam Studio. Tekst Adam Ryć. Czytał Jacek Brzostyński.